Cześć, ja nazywam się Magda Zawadzka z branżą modową, z branżą wydawniczą. Jestem związana już od ponad dekady. Współpracowałam z różnymi wydawnictwami, od takich małych, prywatnych wydawnictw po większe firmy, korporacje. Od 3 lat jestem związana z magazynem Harper's Bazaar, ale 2 tygodnie temu, dokładnie 13 listopada, mój świat troszeczkę się stanął na głowie, przynajmniej na chwilę. Bo wydawca zadecydował o tym, że przestanie wydawać nie tylko Harper's Bazaar, ale i wszystkie swoje tytuły prasowe, drukowane, no zamykając też ich online. No i wtedy Kasia, którą zawsze cenię za poczucie humoru, zadzwoniła i mówi, może porozmawiamy o przyszłości prasy, idealny moment. No więc ja wierzę, że ta przyszłość prasy istnieje, dlatego zgodziłam się tutaj przyjść. Aczkolwiek wyniki sprzedaży wcale na to nie wskazują. Z pomocą przyszły mi wirtualne media, czyli branżowy portal, na którym no, można znaleźć najświeższe informacje, jeśli chodzi o branżę medialną. Znalazłam wyniki sprzedaży magazynów luksusowych, bo tematem właśnie mają być przede wszystkim magazyny luksusowe. Wirtualne media zrobiły to tak, że zebrały magazyny i luksusowe, i magazyny shoppingowe, czyli generalnie magazyny o modzie. I sprawdziły ich sprzedaż w 3 kwartałach 2019 roku. Ta tabelka nie jest właściwie taka bardzo pesymistyczna, bo jak widzimy, niektóre tytuły mają wzrosty sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym. Większość niestety ma spadki. Tutaj też można dyskutować, który magazyn jest luksusowy, a który nie, bo właściwie można przyjąć takie założenie, że te luksusowe to bardziej są te magazyny wydane na ładnym papierze, grube, błyszczące. Mniej chodzi tutaj o tematykę, czego no przykładem najlepszym jest Zwierciadło i Twój styl. No, Twój styl bardzo się zmienił i on właśnie luksusowy jest przez swoją objętość i jakość wydania, a niekoniecznie taką niszową tematykę. No, tak samo jak Zwierciadło, które jest no, bardziej psychologicznym tytułem. No więc ta tabelka nie jest jeszcze taka zła. Bardziej dobitnie widać, że magazyny wcale tak dobrze się nie sprzedają na takich zestawieniach sprzedaży na przestrzeni lat. No i tutaj widać doskonale, że ta sprzedaż spada na łeb na szyję. Twój styl akurat ma największe wyniki, ale widzimy, no pani już znacznie mniej. L, no i Harper's. 2013 to był pierwszy numer, więc tu widzimy całą naszą krótką historię. No tak, no więc sprzedaż spada i to, co mogę wam, to, co chciałabym wam powiedzieć na ten temat, to jest to. Bo to tak naprawdę zależy od was, czy ta sprzedaż będzie rosła, czy nie. To jest dość zabawne, że nawet w środowisku, no w branży rozmawiamy, że no tak, chcemy, żeby ta prasa żyła, żeby te magazyny luksusowe cały czas funkcjonowały, że są nam potrzebne, że chcemy je oglądać, że lubimy, a potem okazuje się, że właściwie w ostatnim miesiącu nikt niczego nie kupił, raz coś przeczytał u fryzjera, no i jakby nie sprzedają się. Natomiast wydaje mi się, że cały czas są potrzebne i że te wyniki sprzedaży, choć właśnie się mówi o tej śmierci prasy i o tym, że właśnie ona cały czas spada, no to jest jakby wynik taki obiektywny, ale to nie do końca właśnie to oznacza. To wcale nie oznacza tego braku zainteresowania prasą, a przede wszystkim nie oznacza braku zainteresowania brandami i tytułami. Natomiast widać wyraźnie, że ta prasa się, że media, w ogóle rynek mediów, rynek wydawniczy się zmienia. I to jest zmiana o 360 stopni. Nie bez przyczyny użyłam tutaj tej wartości, bo jest taki model biznesowy, model marketingowy właśnie 360. Jesteśmy tego świadkami już od kilku ładnych lat. Chodzi o to, że tytuł, taki też jak Harper's Bazaar, to nie jest już tylko wydanie drukowane, ale jakby cały ekosystem, który się z tym wiąże, tak? To jakby narodziło się też wraz z social mediami, z Facebookiem, Instagramem, YouTube'em i właściwie ten magazyn żyje. No nie jest już tylko tym, co w kiosku, tylko jest wszystkim, co się dzieje wokół niego. I to też stanowi pole do popisu i czytelnicy tak naprawdę cały czas są związani wokół tego tytułu i za pośrednictwem właśnie stron internetowych i social mediów my zyskujemy zasięgi, czyli tak naprawdę to czytelnictwo, którego jakby po sprzedaży magazynów w kiosku już nie widać. Natomiast
magazyn, tytuł cały czas żyje. I tutaj tradycyjna forma magazynu, jeśli robiliśmy materiał, no to powstawała sesja zdjęciowa, tutaj akurat są przykładowe zdjęcia z naszej ostatniej okładkowej sesji z Agnieszką Grochowską. Więc właściwie kiedyś no to mieliśmy do dyspozycji tak naprawdę sesję, mieliśmy do dyspozycji wywiad i tyle. Teraz możemy zrobić znacznie więcej i to robimy. Oczywiście zawsze promujemy to, co się dzieje na Instagramie. Pojawienie się okładki zawsze wzbudza ogromne emocje. To jest chyba najbardziej lajkowane zdjęcie na Instagramie każdego miesiąca. A tutaj poniżej zdjęcie na Instagramie to jest też to, co robią nasi klienci, czyli jeśli pojawia się reklama, no to oni też często promują to na Instagramie, we wszystkich social mediach i też jakby budując cały czas zainteresowanie też wokół tytułu i swojej marki i podbijając też no swój własny wizerunek. Ach, i teraz chciałam jeszcze pokazać film. To jest krótki film, który zrobiliśmy tak naprawdę w przerwie między jednym zdjęciem a drugim. Chyba szpilki dzisiaj. W domu na kanapie. Powrót wspaniałych, szerokich ramion. Im mniej, tym lepiej. Na zostanie w domu. Jeansy, białą koszulę i marynarkę. Balsam do ust. Anna Karenina, to stoję. Obce niebo, Basia. Przede mną. Kieliszek szampana, myślę. Greta Thunberg. Nie bój się. Gdybym wiedziała, że robiąc ten wywiad dostanę taką radę na przyszłość, to byłoby dosyć zabawne. Natomiast oglądałam to już wiedząc jakby co się stało i przyznam szczerze, że tak uśmiechnęłam się trochę pod nosem. Ten film jest przykładem na to, że tak naprawdę teraz te media się rozwijają, także mamy coraz więcej możliwości. I dla mnie to jest bardzo satysfakcjonujące, że możemy takie rzeczy robić, tak? Że zamykamy, wychodzimy też z tej redakcji, rozmawiamy z ludźmi, spotykamy się i mamy po prostu do zrealizowania różne niestandardowe formy. Też niestandardowe dla naszych, z punktu widzenia naszych klientów reklamowych, tak? Czyli to też nam zapewnia przeżycie. Jeśli mówimy o przyszłości, no to właściwie teraz mówi się, że prasa umiera ze względu na digitalizację i to częściowo jest prawda, dlatego że online z wielu powodów jest lepszy. Przede wszystkim specyfika mediów bardzo się zmieniła, dlatego że właściwie w tej chwili jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi newsami. My newsy sprawdzamy zawsze bardzo wcześnie rano, no jakby właściwie cały czas. Pracując w online pracujemy non-stop. Jesteśmy cały czas na bieżąco i właściwie news żyje bardzo krótko. Dowiadujemy się o czymś, właściwie w pół godziny jesteśmy w stanie przygotować o tym informacje. Tak jak, no nie wiem, wczoraj był pokaz Chanel, już dzisiaj właściwie wszyscy mają relacje z tego pokazu, wszyscy mogą obejrzeć zdjęcia. Wiemy, co się działo. Kiedyś magazyn papierowy, no, był właściwie jedynym źródłem wiedzy na temat takich pokazów. Dzisiaj wystarczy wejść na Instagram i właściwie wiemy już wszystko. Tak samo plotki o gwiazdach. To wszystko w internecie jest i do tego nie jest już potrzebny zwykły magazyn. Natomiast, no właśnie, właściwie do czego jest potrzebny później? Chyba tylko i wyłącznie do tego, żeby można było sobie wyrobić opinię, tak? Bo to, że my obejrzymy zdjęcia w internecie, to, że się o czymś dowiemy dość pobieżnie, to jeszcze nie świadczy o tym, że naprawdę mamy daną wiedzę i tak naprawdę wyrobić sobie własną opinię możemy dopiero czytając różne media, tak? Czyli czytając, co mają do powiedzenia osoby z branży, osoby, które się na tym znają. I tutaj rzeczywiście magazyn jest bardziej wiarygodny. Natomiast już zmieniło się sposób pracy, sposób publikowania, tak? Online jest też lepszy dlatego, że wszystko możemy od razu udostępniać i oznaczać, tak? Czyli marki, z którymi współpracujemy, gwiazdy.
No, wszystko tagujemy, wszystko żyje, w związku z czym no, zwiększamy swoje zasięgi, to jest dla nas dobre ze względu na statystyki, ale ludzie też to lubią, no bo po prostu stają się bardziej widoczni. Magazyn w kiosku dociera do ograniczonej liczby osób, to co się dzieje w internecie dociera do mas i wszyscy się z tego cieszą, tak? Rośnie popularność czy marek, czy osób, więc zawsze to robimy. No i właśnie internet jest lepszy też o te niestandardowe formy. I to jest właśnie wideo, podcasty, które się cieszą coraz większą popularnością, quizy, to wszystko żyje. Natomiast w czym jest lepszy print i właściwie jeśli zastanawiamy się, czy ten print jeszcze przeżyje, to myślę, że tak. I teraz dlaczego? Przede wszystkim print daje nam większą przyjemność, czyli wiecie jak to jest, internet. Większość ruchu, który mam na stronie internetowej, jak sprawdzam sobie w Google Analyticsie w statystykach, no to ludzie wchodzą, w 70% wchodzą z komórek. A sami dobrze wiecie, gdzie korzystacie z tych komórek. W komunikacji miejskiej, gdzieś między jakimiś spotkaniami, w toalecie. Poświęca się na przeczytanie artykułu maksymalnie 2 minuty i 5 sekund, to jest taki średni wynik. To i tak jest dużo, więc ta przyjemność jest właściwie chwilowa. My żyjemy z tym jakby na bieżąco, ale w ogóle też tego nie zapamiętujemy. To też jest ciekawe, że my dość często, właściwie to jest powszechne, że często treści internetowe są odświeżane na przykład na Facebooku i okazuje się, że ludzie, po pierwsze one docierają do zupełnie innych ludzi często, a po drugie nawet jeśli ktoś zobaczy to coś drugi raz, to na ogół nie pamięta, że już to czytał, tak? Więc jakby jest to powszechna praktyka i dość zaskakująca informacja też o czytelnikach, o tym jak wygląda nasza pamięć. Więc magazyn papierowy no jest, jak już zdecydujemy się usiąść z tym magazynem, to na ogół jest to weekend, mamy czas, robimy sobie kawę, herbatę i po prostu robimy to dla przyjemności, możemy celebrować ten moment. I tutaj właśnie pozostaje też kwestia tej pamięci, magazyn zostaje na dłużej. Magazyny kolekcjonujemy, traktujemy je jako albumy, jako coś super pięknego, co fajnie położyć też na stoliku kawowym, zrobić sobie zdjęcie na Instagram, czyli jakby znowu wchodzą social media, ale jakby w zupełnie innym celu. Więc po prostu lubimy ten moment i to jest też bardzo ważne dla naszych reklamodawców, co też zapewnia nam byt, czyli przechowujemy ten magazyn, reklamy, które są widziane w gazetach są o wiele lepiej zapamiętywane i były robione badania na ten temat, to nie jest przypuszczenie, to jest fakt, to zostało udowodnione, więc to jest też atrakcyjne dla reklamodawców. To, w czym jest lepszy, to niejednokrotnie jakość i chodzi tu przede wszystkim o sposób podania, czyli właśnie ten ładny papier, przepiękne zdjęcia, które właściwie jedynie możemy oglądać w magazynach. W internecie to już nie jest ten sam urok, zwłaszcza jeśli przeglądamy je na komórce, no, robi to większość z nas. Magazyny dają nam też możliwość pokazywania sztuki. Nawet dziś, jeszcze chwilkę przed wykładem weszłam na Instagram i zobaczyłam, że jeden z naszych współpracowników, jeden z ilustratorów, Mateusz Suda, zamieścił takie podziękowania. On robił ilustrację do jednego z naszych numerów, właśnie zamieścił takie trochę ostatnie pożegnanie i podziękowania. I pisząc, że bardzo dziękuję, że wierzymy w sztukę. No właśnie, no, wierzymy w sztukę i ta sztuka może przetrwać tak naprawdę na łamach papierowych wydań, niekoniecznie już w internecie. W czym jest jeszcze papier często lepszy? Wciąż jest lepszy, jeśli chodzi o dziennikarstwo. Ja staram się osobiście zmieniać ten wizerunek, ale często tak jest, że jednak z prostej nawet przyczyny, jeśli przygotowujemy artykuł do druku, do papieru, to na napisanie go mamy powiedzmy tydzień, dwa tygodnie, miesięcznie redaktorzy papierowi przygotowują na przykład 3 duże teksty. W internecie pisze się bardzo szybko, pisze się na ogół też krótko, więc choćby dlatego, że news musi wejść jak najszybciej, tak? Czyli my mamy do wykorzystania te 1500 znaków, które są też bardzo dobrze jakby przyjmowane przez od 1500 znaków artykuł przez algorytm Google traktowany jest jako artykuł no, wiarygodny, poważny.
Im dłuższe oczywiście, tym lepsze, ale jeśli chcemy napisać newsa, no to robimy to po prostu jak najszybciej, żeby to się zaindeksowało i żeby nasz tekst wychodził jako pierwszy, wyszukiwał się jako pierwszy. Więc często nie mamy czasu po prostu, żeby zrobić ten artykuł tak rzetelnie, jak moglibyśmy to zrobić do papieru, więc to dziennikarstwo cały czas się broni. Ja uważam, że w internecie oczywiście jest miejsce na jakość, bo nawet Kasia pytała o to, że powiedz, że to jest możliwe, że ta jakość może... No bo tak, bo oczywiście ona może być. Wiadomo, że też im rzetelniej jest przygotowany tekst, na przykład jeśli chodzi o trendy, to on też potem lepiej się indeksuje i lepiej się pozycjonuje. Więc to dziennikarstwo oczywiście może być. No tutaj Vogue jest najlepszym tego przykładem, że ja mam wrażenie, że strona internetowa prowadzona przez Hanię Rydlewską jest o wiele lepsza merytorycznie, jakościowo niż papier, to znaczy jest dużo więcej do czytania. Nie jestem pewna, jak to wygląda u nich ze statystykami, nie mam takich danych, ale no, nie da się ukryć, że dziennikarsko jest to przygotowane bardzo rzetelnie, bardzo ciekawie. I w czym jest jeszcze lepszy print? Właśnie w tej wiarygodności, czyli te wszystkie rzeczy, o których mówiłam wcześniej, składają się na to, że cały czas bardziej wierzymy magazynom drukowanym. I no, to jest też udowodnione i to wynika z tego, że ludzie mają poczucie, to jest psychologiczne zjawisko, że żeby zrobić magazyn, trzeba włożyć o wiele więcej pracy, bardzo dużo czasu i ludzie wiedzą, że tak jest. Czyli mamy takie poczucie, że w internecie, właśnie Kasia wspominała o fake newsach, jest mnóstwo niepotwierdzonych informacji. Tych informacji jest bardzo dużo, nie jesteśmy w stanie ich jakby ogarnąć umysłem. Słabo je zapamiętujemy. A jednak to, co jest w papierze, traktujemy jako właśnie takie bardziej rzetelne, bardziej wiarygodne, sprawdzone. Wiemy, że jak potrzeba czasu i pracy, żeby powstał ten efekt finalny, to po prostu wierzymy temu bardziej. Znalazłam bardzo ciekawą myśl i rzeczywiście doświadczenie mi mówi, że to jest prawda. Wiarygodność drukowanych czasopism przenosi się na ich strony internetowe, efekt halo. I na przykładzie Harpersa mogłam obserwować, co daje im przewagę w stosunku do konkurencji wyłącznie cyfrowej, tak? Że ludzie mogą kupować mniej czasopism, ale nadal kojarzą je z jakością i niezawodnością. To jest też ważny cytat, bo rzeczywiście... To jest troszeczkę przewrotne, że prowadzę jeszcze stronę harpersbazar.pl i tak naprawdę ludzie bardzo często pisali do mnie o magazynie, o papierze, natomiast ja byłam osobą, która miała z nimi ten pierwszy kontakt, tak? Czyli ja też jakby byłam, prowadząc stronę internetową, byłam przedłużeniem tego papieru i rzeczywiście oni się zwracali tak jak tutaj, tak? Oni do magazynu, o magazynie. To też było bardzo ważne dla młodych marek, tak? Wiadomo, że papier ma pewną ograniczoną pojemność. W internecie możemy zrobić więcej i my jako Harper's Bazaar staraliśmy się na przykład promować młodych projektantów, tak? Że tu mogliśmy i młodych ilustratorów, mogliśmy o nich pisać, promowaliśmy ich, oznaczaliśmy, ich popularność rosła. I to jest też ten efekt, że już sama strona internetowa była opiniotwórcza. Ta wiarygodność jest bardzo cenna dla naszych reklamodawców. Digital nigdy nie będzie tak ekskluzywny jak print, chociaż się staramy oczywiście. To wynika z tego, że każdy może wejść na stronę, wiadomo, wystarczy mieć dostęp do internetu. Jeśli chodzi o wydania papierowe, no już nie każdy, zwłaszcza, że czasami trzeba za nie zapłacić kilkanaście złotych. I to jest też bardzo fajne właśnie dla reklamodawców, którzy chcą dotrzeć do określonej grupy docelowej, czyli jeśli mówimy o przyszłości magazynów luksusowych, to właśnie ta przyszłość, jeśli już właśnie mówimy o magazynach, to te luksusowe będą sobie radzić najlepiej, choćby ze względu dlatego, że właśnie będą przychodzić do nich klienci, którym zależy na tym, żeby dotrzeć też do elit. Luksusowe marki mają za zadanie dotrzeć do uprzywilejowanej grupy osób i pokazać im widok z Mount Everestu, tak? I my właściwie taki widok im zapewniamy. W Harpersie mówiliśmy, że opisujemy wszystko z pierwszego rzędu, tak? Że usiądź z nami w pierwszym rzędzie mody. I właśnie coś w tym było, że ludzie, którzy sięgają po print, jednak chcieli właśnie tej opiniotwórczości, tej eksperckości.
No i kwestia właśnie targetu, czyli to już się dzieje. Luksusowe marki doskonale wiedzą, że jaki jest target tych tytułów i też właśnie poprzez magazyny chcą dotrzeć do swoich klientów. Między innymi dlatego, że marki luksusowe i magazyny luksusowe i czytelnicy też magazynów luksusowych wyznają te same wartości. To jest właśnie to, czyli luksusowe marki, by zrobić swój produkt, torebkę, buty, akcesoria, cokolwiek, wkładają w to bardzo dużo czasu. Właśnie robią wszystko według zasad tradycyjnego rzemiosła i z zachowaniem najwyższej jakości. No i magazyny luksusowe są jakby gwarantem tego, że ten wizerunek zostanie zachowany, tak, że to wszystko się ze sobą spina, pasuje do siebie. To jest bardzo ciekawe. Papier wciąż ma magiczną moc, między innymi dlatego, że tak jak mówiłam, żyje dłużej i jest bardziej wiarygodny. No i rzeczywiście nie zamknie się okienka reklamy, tak? Czyli to też jest super ważne dla reklamodawców. Wiadomo, w internecie klikamy, zamykamy i ta reklama gdzieś tam ginie, natomiast w papierze po prostu ją widzimy i koniec. Co więcej, jeszcze czasami kupujemy też to, żeby te reklamy obejrzeć, bo one są zrobione po prostu bardzo ładnie, są piękne, tak? Są marki luksusowe, idą właśnie w ten wizerunek. To jest właśnie ważne przede wszystkim w modzie, gdzie operujemy obrazami, że to jest właśnie billboard, piękne zdjęcie, to na tym polega, więc jakby chcemy też to oglądać w druku. O targecie mówiłam, on nie dość, że jest bardzo precyzyjnie dobrany, no to jest też lojalny. Jesteśmy w stanie dotrzeć do niszy i do osób, które rzeczywiście są zainteresowane tym produktem. No i reklamy w princie lepiej zapadają w pamięć. Więc jakie będą magazyny przyszłości? Znalazłam takie badania, że przetrwają magazyny z dwóch obszarów tematycznych. Sukces w życiu i w biznesie, czyli generalnie magazyny przeznaczone dla osób aspirujących i magazyny dotyczące pragnień. To wchodzą też magazyny branżowe, ale tutaj chodzi raczej o takie rzeczy, o rzeczy, które są piękne, tak? Właśnie aspirujące i też piękne dobra materialne. No i jakby magazyny luksusowe, modowe wpisują się jak najbardziej w ten trend. Mają też przetrwać magazyny, które traktują właśnie o sztuce, modzie, podróżach, wnętrzach, magazyny kolekcjonerskie, związane z kolekcjonowaniem. Czyli jakby wszystko to, co składa się na luksusowy styl życia. I myślę, że jakby to wszystko składa się na taki wizerunek, na taką przyszłość magazynu, który jest tak naprawdę wydaniem albumowym, w którym właśnie znajdujemy super zdjęcia, super teksty, które się świetnie nadają na coffee tables, ale rzeczywiście przyszłość prasy drukowanej rysuje się tak, że na pewno ona zmniejszy się ilość tych tytułów, natomiast staną się jeszcze bardziej ekskluzywne. One będą właściwie tak, takie jak książki. To, co myślę, że może też uratować prasę, mam wrażenie, że teraz jesteśmy na etapie takich dynamicznych zmian, że troszeczkę żyjemy jeszcze w świecie, w którym dominowały magazyny drukowane, zwłaszcza w Polsce jakby. Jeśli chodzi też o działy reklamy, na przykład działy reklamy nie są przyzwyczajone do końca do tego, żeby sprzedawać te niestandardowe formy, tak? I to jakby potrzebuje czasu na rozruch. To już się dzieje. Ludzie jakby wiedzą coraz, znają coraz więcej możliwości, wiedzą, że można sprzedać jakby Instagram, wideo, właściwie wszystko, quiz, że mamy bardzo dużą możliwość działania, pracując właśnie jako taki jeden organizm. Natomiast dopiero ten rynek się kształtuje, dopiero ludzie po prostu się edukują i że mogą to robić. Natomiast to, co widzę, jest jeszcze dużym problemem dla prasy w tej chwili i to jest to, co jakby nas troszeczkę zabiło, to jest kwestia licencji. W tej chwili magazyny licencyjne no, muszą płacić naprawdę duże pieniądze i właśnie dla właścicieli tytułów i myślę, że to są standardy, które jeszcze w latach 90. były jak najbardziej okej, w momencie, w których nie było właśnie tych wszystkich social mediów, nowych mediów.
Natomiast nie są jakby adekwatne do tego, co w tej chwili dzieje się na rynku. Być może to jest właśnie też coś, co się zmieni, tak? Jeśli zmieni się ten model biznesowy, jeśli zmienią się stawki tych licencji, to myślę, że więcej magazynów będzie w stanie przetrwać. Tutaj chciałabym też zakończyć pozytywnym akcentem. Przede wszystkim tym, że właśnie cały czas ludzie tych magazynów potrzebują i najlepszym dowodem były reakcje ludzi, którzy właśnie na Instagramie znowu, tak, napisali nam, jak wielką jakby stratą jest dla nich to, że ten magazyn znika. Właśnie pisali, że to jest najlepszy magazyn, porcja inspiracji codziennych, najlepszy dział poświęcony kulturze, czyli jakby udowadniając wszystko to, o czym mówiłam wcześniej, tak? Czyli że oni w nas wierzą, że oni szukają inspiracji, że oni traktują to jako wiarygodne źródło. Też właśnie tutaj ktoś napisał, że wycina zdjęcia, że kupuje dwa numery i robi na przykład kolaże, tak? To jest dla mnie takie super podsumowanie, że dziękuję za cudowne okładki, inspiracje, wywiady i spojrzenie na życie trochę inne od tego codziennego. I myślę, że to jest najlepsza puenta, że właśnie magazyny luksusowe są potrzebne po to, żeby oderwać się od tego wszystkiego, czym jesteśmy bombardowani na co dzień, tak? Od ilością wyzwań, od ilością stresów, od ilością informacji. My po prostu potrzebujemy odpocząć i bardzo wierzę w to, że to jest taka zmiana, która musi nastąpić, bo my w tej chwili najpierw się zachłysnęliśmy informacjami, tym, że jakby bardzo dużo się dzieje, ale nie wiem, czy wy tak macie, ale czasami po prostu człowiek chce odetchnąć, odciąć się od tego wszystkiego i nie chcę już kolejnej aplikacji, zwłaszcza, że jakby jesteśmy świadomi, że to jest wszystko narzędzie marketingowe, że to jest po to, żeby zebrać nasze dane, żeby więcej nam sprzedać, że to nie jest tak naprawdę dla naszego dobra, tak? Że te wartości, które liczą się najbardziej w życiu, są zupełnie gdzie indziej i myślę, że one właśnie w magazynach papierowych jeszcze są.